Witam wszystkich serdecznie. 4 września, piątek. Pierwszy dzień chyba bez ulewy u nas na Dolnym Śląsku. No wczoraj gołębi udało się zrobić oblot, ale to były takie trochę nieciekawe warunki. Także słońce wyszło. Wiatru nie ma, kogucik stoi w miejscu. U nas, tak jak powiedziałem, na Dolnym Śląsku lało, nie padało, tylko lało. Także tutaj gołębie na wolierach jak przesiadywały, to zawsze skrzydła rozłożone, myślę, że się będą kąpać. Także dzisiaj pierwszy dzień taki fajny treningu. Ja, korzystając tutaj z chwili przerwy, koszę trawę, to puściłem już tutaj samce. Samce poszły. O! Są. Ładnie chodzą. Myślę, że dzisiaj same samce chodzą bez młodych. To taki oblot będzie trwał gdzieś do 40 minut. W tym czasie samiczki są przepędzone na przedział samców. Zaraz wejdę i pokażę je. Że jedzonko skomponowane na cały tydzień według swojego przepisu. Ale to nic, pokażemy tej samiczki. Samiczki są w tym czasie właśnie przepędzone na przedział samców. Jest przysłonięte, żeby one nie wchodziły na wolierę, żeby nie było żadnej nerwówki. Także spokojnie czekają. Wchodzą sobie na cele, które były łączone. I tak to jest. Tu ostatnio przydarzyło nam się coś bardzo przykrego. Jedna samiczka, zaraz ją znajdziemy. Gdzie jesteś, Miśka? To jest ta samiczka. To jest... Dwa gołębie były pierwsze u nas w ogóle w życiu na gołębniku i to jest właśnie ta samiczka. Wyrzymacz. No, ona dostała takie typowe objawy adeno. Wymioty, brak apetytu, siedziała, zgnieździała. Do nikogo nie dzwoniłem. Piękna samica. Postanowiłem o nią sam zawalczyć. 3 dni walki. Apetyt powrócił, forma wróciła. Jedyne, co dla niej było złe, to że musiała siedzieć na przedziale osobnym, tam zamkniętym. I tak to jest, ale fajnie. Już trenuję, chodzi ze wszystkimi ładnie. I tak jest, tu jeszcze się opowiem. Włożyłem w sumie 10 gołębi, znaczy włożyłem, podarowałem kolegom, którzy lotują. I po tej samiczce, to jest prezent od Tomka Rorata. Myślę, że to nie będzie zły, tu o tym powiem. To ona jest gdzieś tam z Faraonów. Białe piórko w ogonie. Ewunia. Ja ją połączyłem z gołębiem takim Rambo od kolegi Bogdana Michalaka. I ten gołąb, z tego połączenia gołębie podarowałem na różne gołębniki kolegom. Oni lotują i no dla mnie fajnie, że pokazał się gołąb. To był drugi gołąb na gołębniku u kolegi. A ogólnie 6 w oddziale i w sekcji, także fajnie. Oby się nie straciły w następnym locie. Także tutaj samiczki są przepędzone na ten przedział. Przedział samic czeka na powrót samców. Czyli widełki pozamykane, bo one tędy przyjdą. Także dzisiaj nasze chłopaki, młode dziewczynki, czyli młodzież będzie trenowała z samiczkami. Tak to jest. Ostatnio w pracy obejrzałem film o braciach Jansen. Na filmie bardzo fascynował. Powiem szczerze, 2 albo 3 razy go już oglądałem, ale zrozumieć to wszystko, co tam jest powiedziane, no to trochę to uwagi i skupienia kosztuje. Ale o co chodzi? Fajnie. Na życie swoje poświęcili gołębiom, to wiadomo. Nie mieli żadnych rodzin, żon, dzieci, ale no naprawdę to byli chyba hodowcy stworzeni do tego, żeby lotować, żeby latać gołębiami. Ale co chciałem powiedzieć, co mnie zafascynowało, to że gołębie, oni w ogóle do pracy popędzali na rowerkach. Wiadomo, że to było ładnych lat temu, ale gołębie na trening wywozili rowerami. Gołębie na wkładanie wozili rowerami. Chłopaki 4 w nocy wstawali, żeby to wszystko ogarnąć. No masakra. Ile serca, ile poświęcenia. Teraz dzisiejsze te czasy, automaty, sekundy. Także to jest zupełnie chyba nie do pomyślenia to, co było do tej pory. Znaczy te czasy bezpowrotnie już na pewno nie wrócą. Poczytałem też trochę o oddziale naszym miejskim.
też takie perypetie szarpane dawnych lat, czyli oddział się tworzył, przekształcał w różnych miastach, ale co było fajne, to to, że gołębie na loty były wożone pociągami i puszczane ze stacji kolejowych. No dziś chyba nie do pomyślenia. Także, chociaż nie lotuję, interesuje mnie historia naszego oddziału. Myślę, że karty zapisane bogato, sukcesami, hodowcami. Tak to jest. Nasze gołąbki tak wszystkie się pierzą, także może wyglądają nieciekawie. Czarną nie poznałem. Teraz miałem trochę więcej jazdy. Także tu 3 dni tylko tak wskakiwałem z gołębnika. Zrzucają piórka, lotki, ogon. Także widzę, że z chęcią też sobie dzisiaj polatają. Dziewczyny czekają, aż chłopaki zejdą. Myślę, że to, tak jak mówiłem, potrwa 40-45 minut oblot. Pogoda jest, także chodzą fajnie. To jest ta samiczka, o której mówiłem. Drobniutka. Takie duże oko ma. Ale myślę, że ładna. Ten gołąb z takim charakterystycznym, właśnie ta samiczka, charakterystycznym znacznikiem. Też się tak wyróżnia. Inna budowa. Coś w sobie ma. Nasza stara biała. Z jej połączenia z 753 wyszedł pionier, nasz pierwszy gołąbek. Ale już o tym mówiłem, także nie będziemy się powtarzać. Połowa 752 i druga malinka, jedynka. Gniaździaki, miał być samiec i samiczka. Jak mi kolega podarował, okazało się dwie samice. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze, jak latają obuzy. Kibice oblotu są na stanowiskach, także tak to jest, a obuzy trenują. Chowają mi się gdzieś za drzewami. Nie mogę nagrać. Są. Także obuzy trenują. A tak jeszcze się opowiem, tu kiedyś chciałem stawiać gołębnik z tyłu. Gdzieś tu. Ale stwierdziłem, że za te pieniądze zrobię dach i będziemy mieć gołębnik typowo strychowy. Przynajmniej nie będzie problemu z wilgocią. Będzie bliżej domu. Będę miał to wszystko na oku. Także nawet siedząc w domu z okna widzę gołębniki i fajnie. Tu otworzymy jeszcze. Będą zaraz wracały samce. Wejdą przez te drzwiczki, a w tym czasie przepędzimy puszczę. Już się młode denerwują. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.